16 w Polsce, a... Farda 8-10 na Kowskiego 16 i na Bielaka 9 to pierwsze adresy, którymi zajmie się Komisja Weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji w Warszawie. Więcej już za chwilę w redakcji naszej reporterki. Komisja Europejska ma w środę ogłosić decyzję w sprawie postępowań wobec innych krajów, które odmawiają przyjęcia uchodźców. Krakowscy policjanci zatrzymali 3 osoby w związku z sobotnim zabójstwem 23-latka na przejściu dla pieszych. Będziemy miały też Katarzyna Okrąska, zapraszam. Farda 8 i 10 na Kowskiego 16. Najnowszą lekturę będziemy miały naszych braci, świadków Jehowy. Przy twardej mieściło się zlikwidowane gimnazjum. Przy na Bielaka mieszkała Jolanta Brzeska, a na Kowskiego 16. Nie ma problemu, nie ma problemu. O szczegółach powie reporterka Polskiego Radia 24, Ewa Wasążnik. Przewodniczący komisji Patryk Jaki zapewnia, że zrobi wszystko, aby wyjaśnić aferę. Biblia, czy naprawdę jest natchniona przez Boga, proroctwa wiarygodne, zgody na Biblię z nauką. Deszcz idzie, burza będzie, znaczenie obowiązków domowych, jelitowy układ nerwowy, twój drugi mózg. No i inne doświadczenie. Prezydent Warszawy została wezwana na rozprawę, ale nie zamierza się stawić. Pani prezydent bardzo boi się stanąć przed tą komisją i odpowiedzieć na pytania, które uważam, że byłyby dla niej co najmniej trudne. Pierwsza rozprawa przed komisją weryfikacyjną odbędzie się w dniach 28, 29 i 30 czerwca. Ewa Wasążnik, Polskie Radio 24. Proszę bardzo, no jest winna. Komisja Europejska poinformowała, że w środę ogłosi decyzję w sprawie postępowań wobec unijnych krajów, które odmawiają przyjęcia uchodźców. Wcześniej agencja Reutera informowała, że procedura ma być wszczęta przeciwko Polsce, Węgrom i Czechom. Chodzi o no tak wrzeszczeć, krzyczeć i gadać, to każdy umie. Ogólniki, a że mnie to gówno obchodzi, a że to mnie wcale nie obchodzi, a co mnie to obchodzi. Ja mówię mu, słuchaj, psychologia pracy uczy tak. I tak ma być, jak uczy psychologia pracy. Ma być logicznie, ma być mądrze, ma być inteligentnie, a nie po to głupiemu Jasiu. Dotychczas udało się przyjąć 12% tej puli, co oznacza, że nie tylko Polska, ale wszystkie inne kraje członkowskie zbraniają się przed przyjęciem uchodźców, mówił szef MSWiA. Mariusz Błaszczak po spotkaniu z ministrami spraw wewnętrznych Czech, Słowacji i Węgier podkreślił, że cała grupa wyszehradzka mówi w sprawie polityki migracyjnej jednym głosem. Powiedział, że nie ma zgody na mechanizm relokacji uchodźców w obecnym kształcie, a państwa muszą dbać przede wszystkim o swoje bezpieczeństwo. Policjantom z Krakowa udało się zatrzymać 3 osoby w sprawie ataku nożowników w krakowskich Czyżynach. Zatrzymani mogli brać udział w sobotnim morderstwie 23-latka na Czyżynach. Jeźdźcy apokaliptyczni, to ich szarża oznacza dla ciebie. Cztery jeźdźcy, a ty jeździec na białym koniu, na czerwonym, czarnym, bladym. Co to jest? Po co to napisane w ogóle? O! O, o, to samość czterech jeźdźców. Ale mamy ciekawe informacje w naszym radiu. To KFM, a w rekuncie Barbie Baby Lounge Krumelska. Piękny wygląd. Jesteś piękną kobietą. Zabezpieczyli też nagrania z pobliskich kamer monitoringu. Mają również portrety pamięciowe sprawców ataku. Kraków, Paweł Radio Koncita, jesteś piękną kobietą o pięknym wyglądzie. Sara stoi na środku pokoju i wodzi po nim wzrokiem. Po tym pokoju wyobraź sobie kobietę o blisko wschodniej urodzie. To kolejna oznaka słabości premier i niepewności na brytyjskiej scenie politycznej. W zwykłych czasach to formalność, ale na wyspach to nie są zwykłe czasy. Kryzys polityczny sprawia, że Theresa May musi przełożyć mowę tronową. Powód? W ostatnich wyborach nie ma większości. Program musi skonsultować z północnoirlandzką partią DUP. Toczą się właśnie negocjacje w sprawie układu, na mocy którego DUP wspierałoby w parlamencie mniejszościowy gabinet Theresa May. Z ław konserwatystów płyną sygnały. Z części planów musieli zrezygnować, na niektóre żądania DUP będzie trzeba się zgodzić. A tymczasem media na wyspach to taka jak roli Ruth Davidson, przywódczyni szkockiej Flaszanka stopni kępy. Davidson od
takie, jak nie jej marzy, to jej fabryk śmigły masz. Polakom też. Ja mówiłam, mieć i być. Mania. Mania debili. Mieć i być. Mieć i być. Mania debili. Mieć i być. Doszło do trzęsienia ziemi o sile 6,3 stopnia w skali Richtera. Według tureckich władz lokalnych nie ma ofiar ani strat materialnych. Uszkodzone zostały natomiast budynki w mieście Plomar na greckiej wyspie Lesbos. Trzęsienie wywołało panikę na ulicach tureckiego miasta Izmir, gdzie zakołysały się wysokie budynki. Wstrząsy były odczuwane także w Stambule. Centrum trzęsienia znajdowało się 84 km na północny zachód od prowincji Izmir, niedaleko greckiej wyspy Samos i Lesbos. Czas na pogodę. Do końca dnia na ogół pochmurno. Możliwy przelotny deszcz i burze, lokalnie z gradem. Bez opadów i burzy dzisiaj tylko na krańcach południowo-wschodnich. Temperatura od 17 stopni na północy do 28 na południu. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Poniedziałek 12 czerwca jest 16:06 przed mikrofonem Piotr Wąszy. Dzień dobry. Ze mną wydawcy Weronika Wakulska i Paulina Olak, a dźwięki realizuje Katarzyna Bogdanowska. Przed nami 3 wspólne godziny. Posłuchajmy zatem, o czym dzisiaj. Popołudnie w Polskim Radiu 24. Czy Polska, Węgry i Czechy zostaną ukarane za nieprzyjmowanie uchodźców? Pojutrze decyzja Komisji Europejskiej. Komisja Europejska nie ma racji. Te zapowiedzi są bezpodstawne. Polityka bezpieczeństwa jest polityką krajową, nie jest polityką europejską. Mówił minister Mariusz Błaszczak po spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej w Warszawie. Po 16:30 połączymy się z Brukselą, by zapytać o więcej szczegółów. A my znamy już plan działania Komisji Weryfikacyjnej. Na początek reprywatyzacja nieruchomości przy ulicy Twardej w stolicy, a jednym z pierwszych jeden kraj wymyślił i narzuca, dotyczące ulicy naturalne Twardej 10, 28, 29 i 30 Polska czerwca. Jest przyzwyczajona do kościoła katolickiego, do papieża, do kościoła rzymskokatolickiego. Rzym. Za kilka minut gościem Magdalena Nowaka będzie członek Komisji Weryfikacyjnej Paweł Rabej z Nowoczesnej, a w debacie po drodze. 17 Robert Niemiecki z Gazety Wyborczej i Antoni Śmierc z portalu do rzeczy.pl. Zapytamy m.in. o słowa Władysława Ferseniuka, jakie padły w trakcie miesięcznicy smoleńskiej. Do sieci trafił film, w którym zapowiada obywatelskie nieposłuszeństwo. Pierwsze 4 lata, dlatego że tamta władza miała drugie prawo. Ta władza ma tak samo drugie prawo. Też mam drugie prawo. Paweł Kukiz po spotkaniu u prezydenta. Chodzi o referendum w sprawie konstytucji. Będziemy również proponować, by przy panu prezydencie powstała reprezentacja środowisk obywatelskich od lewa do prawa. Tak jak to miało miejsce za świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. Po spotkaniu Andrzej Duda udaje się do Chorwacji, a wcześniej potwierdził zmiany w swojej kancelarii i pożegnał jej szefową. Bardzo serdecznie dziękuję pani minister Małgorzacie Sadurskiej za te 2 lata. To była bardzo sumiennie i bardzo sprawnie wykonana praca. W Rosji masowe zatrzymania. Setki osób trafiają do aresztu za antykorupcyjne demonstracje. W Moskwie zatrzymano także lidera opozycji Aleksieja Nawalnego. Jak mówił w predentusiu, rolek próbowaliśmy ze wszystkimi podwykonawcami, proponując każde pieniądze znacznie wyższe od cen rynkowych. Mówili, że są na nich naciski i wprost nie powiedziały, że jeśli będą uczestniczyć w antykorupcyjnej demonstracji, to już nigdy nie będą mogli pracować w Moskwie. Dzisiaj właśnie nie zmożdża robotę. Uniwersytet Jagielloński i Warszawski zajęły ex aequo pierwsze miejsce w 18. już rankingu szkół wyższych perspektywy 2017. Przede wszystkim ważna jest zdolność uniwersytetu do prowadzenia bardzo dobrych badań i do kształcenia na najwyższym poziomie. Do tego tematu wrócimy po godzinie 18. I tak w skrócie wygląda popołudnie w Polskim Radiu 24. No i dobra. Jesteś kobietą o pięknym wyglądzie. Zakończyło się spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z Pawłem Kukizem. Lider ruchu Kukiz 15 przyjął zaproszenie do Pałacu Prezydenckiego na rozmowę w sprawie referendum konsultacyjnego, które ma dotyczyć się zmiany konstytucji. Jeszcze przed tym spotkaniem Paweł Kukiz mówił, że będzie przekonywał Andrzeja Dudę m.in. do tego, by zbudować szerokie zaplecze środowisk obywatelskich. I posłuchajmy teraz, co dokładnie mówił po niespełna godzinnym spotkaniu. Będziemy mieli do czynienia, taka była deklaracja pana prezydenta, z szerokimi konsultacjami z różnymi grupami światopoglądowymi, obywatelskimi, organizacjami pozarządowymi, podmiotami niepartyjnymi, czyli na przykład jak Stowarzyszenie na Rzecz Nowej Konstytucji Kukiz 15, czy LZZ Solidarność. Wiemy, że pan
pan prezydent jest również umówiony na spotkanie z panem przewodniczącym Piotrem Dudą i na bazie właśnie, czy w wyniku tych spotkań ma powstać te 10 pytań referendalnych, czyli mówiąc krótko, to nie będą pytania pana Dudy wyciągnięte gdzieś tam z szuflady, czy pana prezesa Kaczyńskiego, czy Kukiza, czy jakiegokolwiek z ugrupowań parlamentarnych, ale po prostu pytania, które powstaną po szerokich konsultacjach społecznych. Mówił Paweł Kukiz po spotkaniu z prezydentem w sprawie referendum. W sprawie zmiany konstytucji to referendum miałoby się odbyć 11 listopada przyszłego roku. Zapowiedzi Komisji Europejskiej dotyczące karania państwa Grupy Wyszehradzkiej za nieprzyjmowanie uchodźców są bezpodstawne. Tak oświadczyli w Warszawie ministrowie spraw wewnętrznych Grupy Wyszehradzkiej. Ich zdaniem sprawy relokacji powinna omówić decyzję w tej sprawie podjąć Rada Europejska, a nie Komisja Europejska. Ta poinformowała, że w środę ogłosi decyzję w sprawie postępowań wobec unijnych krajów, które odmawiają przyjęcia uchodźców. Chodzi dokładnie o realizację programu, który był uzgodniony w 2015 roku, a który zakładał przyjęcie 160 tysięcy uchodźców, z czego do Polski miało trafić około 6 tysięcy z nich. Unijny mechanizm relokacji uchodźców nie sprawdza się, tak mówił polski minister spraw wewnętrznych Mariusz Błaszczyk. 160 tysięcy ludzi miało być rozlokowanych we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Tymczasem, jeżeli dobrze pamiętam dane z końca maja, rozlokowano 20 tysięcy. To oznacza, że rozlokowano 12%. A więc to nie tylko Polska, Węgry, Czechy, Słowacja, Austria czy inne państwa nie wypełniły tego scenariusza, ale także cała Unia Europejska. Widać, że pomysł był zupełnie oderwany od rzeczywistości. Nie zgadzamy się z szantażem. Tak o planach Komisji Europejskiej mówi szef polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski. Jak zaznacza, Komisja Europejska nie może łączyć kwestii odcięcia unijnych funduszy z kwestią przyjmowania imigrantów. Nie zgadzamy się z takim szantażem, taką koncepcją, że jeśli nie przyjmiecie migrantów, nie wykażecie solidarności, to będziecie karani finansami, to być może zostaną wam obcięte fundusze. Jak nie taka wojna, subsydia to taka wojna nie musi być. Łączyć, ponieważ subsydia nie nasłać Hitlerowców, to nasłać może jeszcze i Arabów. Współpracy gospodarczej, ekonomicznej są. Jesteś kobietą o pięknym wyglądzie. Sara stoi na środku pokoju i wozi po nim wzrokiem. Wyobraź sobie kobietę o blisko wschodniej urodzie, o pięknych, ciemnych oczach, pełnych wyrazów. Czy można do tego tematu po 16.30 połączymy się wtedy z korespondentką Polskiego Radia w Brukseli, a już za chwilę więcej m.in. o reprywatyzacji w Warszawie, już prawie 13.00 po 16.00. Sara spędziła tu ze swoim ukochanym mężem Abrahamem mnóstwo szczęśliwych chwil. Razem stworzyli to przytulny dom. Dom. Paweł Rabie, jestem chyba pierwszym, który może już do pana tak się zwracać oficjalnie. No, jakoś nie jest tak, że ten tytuł robi na mnie wrażenie. Rzeczywiście będąc członkiem komisji weryfikacyjnej jestem sekretarzem stanu. Abraham i Sara. To, co na tej komisji omawiamy. Panie ministrze, pierwsze spotkanie i pierwsze od razu zapowiedzi. Te zapowiedzi padłyby wcześniej, gdyby nie Abraham fakt, że nowoczesny był problem z kandydatem. Koniec końców kandydat dobry się znalazł, został przez Sejm przegłosowany i zasiada w tej chwili wespół z innymi. Twarda 8, twarda 10 na początek prac komisji. Twarda 8, twarda 10, czyli gimnazjum na Twardej, sprywatyzowane z dużymi wątpliwościami. Sprawa, która tak naprawdę była jednym z kamieni milowych w dzikiej reprywatyzacji w Warszawie, bo wtedy warszawiacy zrozumieli, że to dotyczy nie tylko działek i kamienic, ale to dotyczy też na przykład szkół, przedszkoli, czyli obiektów, z których korzystamy wszyscy jako mieszkańcy Warszawy. Także to będą tematy pierwszej rozprawy. To są dwa z siedmiu adresów, nad którymi dzisiaj komisja debatowała i w sprawie których wszczęła postępowania rozpoznawcze. Przy takim tempie ile kamienic miesięcznie będziecie oddawać, albo ile rekompensat? No, wydaje się, że te siedem przypadków, które są na początku, zapewni nam od razu sporo pracy, bo to są rzeczywiście sprawy Abraham właściwie takie najbardziej głośne. 29 działka porównywalne do tej Chmielnej 70, zaraz przy Pałacu Kultury, na której można było postawić bardzo wysoki budynek o bardzo dużej wartości. To jest też taka sprawa, która będzie szybko rozpatrzona. Trzy działki kolejne na placu Defilad, gdzie doszło do fałszerstwa dokumentów, gdzie tak naprawdę trudno wskazać, kto tutaj się pojawił jako spadkobierca, no, albo słynne Noakowskiego 16. Też kwestia właściwie spekulacji po żydowskim majątkiem. A z czego ta Noakowskiego 16 jest taka słynna? No, słynna między innymi z tego, że tam spadkobiercami była rodzina Hanny Gronkiewicz-Waltz, no, ale to nie jest powód tutaj wszczęcia tego postępowania, bo
że do największych nadużyć doszło w latach 40., że osoby, które były potomkami właścicieli, nie były w stanie tego lokalu odzyskać, bo tam mieliśmy do czynienia z fałszerstwami, które wyszły na jaw w ostatnich latach. Hanna Gronkiewicz-Szywalc sama doniosła na siebie do prokuratury. Tak, tak, tak. To jest ten przypadek. No rzeczywiście to będzie ciekawa kwestia, ale każdy z tych 7 przypadków to są przypadki, powiedziałbym, głośne. Hanna Gronkiewicz-Szywalc, proszę Państwa, na siebie doniosła do prokuratury. Rzeczywiście, no tutaj widać wyraźnie, że zawiodło państwo po całej linii, ale zawiodły też prokuratury, zawiodły sądy, także każdy po kawałku robił swoje, a wiecie rzeczy dzika reprywatyzacja hulała. Tam nie wiem, kto zawiódł, ale tutaj rzeczywiście jest tak, że każdy kto w tych procesach reprywatyzacyjnych jako strona uczestniczył, poza oczywiście tą cwaną prawniczą mafią reprywatyzacyjną, nie był w stanie zablokować tego procederu. A przy kielichu można było załatwić wszystko. Po tych taśmach jest takie wrażenie, ale myślę, że jednak po kielichu i przy kielichu nie da się w Polsce załatwić wszystkiego. Mam taką głęboką nadzieję. Kwestia koperty tylko i wyłącznie? Nie. To jest też tak często, jeżeli już o taśmach mówimy. Ani te tereny nie były oddawane, ani kamienic. Ja myślę, że to jest kwestia pewnego bezwładu jednak. Kwestia cwaności i przebiegłości osób, które starały się o te roszczenia, które, przecież tam mieliśmy do czynienia ze sprawami, w których odkupowano roszczenia. Był taki słynny antykwariusz za 50 zł od dawnych właścicieli. To był proceder i taka operacja bardzo sprawnie przeprowadzona. A brakło mi czara mieszczając ur, bogatych mieści rzemieślników, rękodzielników i kupcy. Bez wątpienia, miasta, więc a czasem posiadają wiele dóbr. Bo i takie było przecież przykładnie. Za nami posiedzenie już w pełnym składzie komisji weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji i całej nawet jednomyślność, żeby nie powiedzieć jedna zgoda. Chaldejskie ur. Ja powiem w ten sposób, że te 7 przypadków, które komisja przyjęła na pierwszy ogień, to są przypadki na tyle niekontrowersyjne, na tyle dobrze opisane, także w mediach, że trudno rzeczywiście tutaj o brak jednomyślności. No bo to są takie sztandarowe przykłady dzikiej reprywatyzacji w Warszawie. No tak, ale zaproszenie Hanny Gronkiewicz-Walc przed obliczem najjaśniejszej komisji to już chyba trochę zachodu kosztowało. No, tak, tutaj też była w zasadzie jednomyślność, że Hanna Gronkiewicz-Walc powinna przed tą komisją się stawić. Tu akurat jako strona, dlatego że miasto jest również stroną w tych postępowaniach dotyczących twardej 8 i twardej 10, więc pani prezydent będzie tam jako strona, która w tym postępowaniu uczestniczy, bo tam są ci, którzy odzyskali i ci, którzy stracili, czyli miasto w tym przypadku. I ci, którzy mieli też interes prywatny, ale chodzi sobie interesu prywatnego, niby się próbowali wykręcić. No, ciekawa to hipoteza, właściwie teza. Nie czuje pan dyskomfortu? Na czym by tam dyskomfortu, panie ministrze? No jeszcze parę miesięcy temu, nie kto inny, ale Paweł Rabiej mówił o tym, że wzywa Hanny Gronkiewicz-Walc do honorowej dymisji. No i pani prezydent nie złożyła tej honorowej dymisji i w tym sensie myślę, że większy dyskomfort powinna czuć pani prezydent niż ja, bo to wezwanie było wtedy słuszne. Miasto jednak pokazało, że nie jest w stanie dbać o majątek publiczny, że mogło dbać lepiej. To nie jest tylko moja odosobniona opinia, bo właśnie mam dużego powodu do chwały, żeby przypominać, że mówiłem o tym od bardzo dawna, ale naprawdę pisały o tym media, podnosiły to stowarzyszenie lokatorskie, że dzieją się rzeczy dziwne, co do których miasto powinno reagować bardziej stanowczo. Także raczej mam gorzką satysfakcję, że to się nie stało. A jak miasto reagowało w takim razie? No z tego obrazu, który mamy obecnie, widać, że bywali urzędnicy, którzy potrafili dociekać, tak jak w przypadku kamienicy, no albo z tego 12 lat, bo urzędniczka miejska, która rzeczywiście przypatrywała się wszystkim elementom tej sprawy, zablokowała tam dziką reprywatyzację. Robioną trochę na modłę Nowakowskiego 16, bo to jest bardzo podobna sprawa, więc to byli ludzie, którzy potrafili twardo dbać o interes miasta. Ale widać też z tego, że pod takim słabym nadzorem pani prezydent te procesy nie przebiegały w sposób właściwy. O winie decyduje generalnie sąd, ale jest teraz już takie rozgraniczenie. Wina jako odpowiedzialność, powiedzmy, karna, cywilna, wina jako odpowiedzialność polityczna, moralna i tak dalej, i tak dalej. Czy Hanna Gronkiewicz-Walc jako prezydent miasta stołecznego Warszawy nie odpowiada przypadkiem za to, że nie
nie trzymała dobrej kurateli nad swoimi urzędnikami. Abraham i Sara mieszkają w Ur Chaldejskim, bogatym mieście rzemieślników, rękodzielników, kupców. Bez wątpienia więc posiadają wiele dóbr. Ale dla Sary dom nie jest jedynie pomieszczeniem, w którym gromadzi się różne przedmioty, jak dla Mareczka. Przez lata dzieliła tu z mężem radości i smutki. Właśnie tutaj zanosili niezliczone modlitwy do swojego ukochanego Boga Jehowy. Sara ma niemało powodów, by uważać to miejsce za wyjątkowe. Czyli jak tutaj ci kradli domy, kamienice, to chcieli mieć metraże, chcieli mieć dużo pieniędzy, biznes, metraże do wynajęcia i potem dalej ciągnąć z tego. Mimo to Sara jest gotowa zostawić wszystko, a skąd to wiadomo? Zostawić wszystko, co bliskie jest jej sercu, chociaż może mieć około 60 lat, decyduje się wyruszyć w nieznane i rozpocząć życie najeżone niebezpieczeństwami, trudnościami, bez perspektyw na powrót. Co ją skłoniło do dokonania tak radykalnej zmiany i czego się uczymy z jej przykładu? Składa deklarację, że oczywiście nie ma najmniejszego problemu, ile trzeba, tyle weźmiemy i właściwie nic się nie dzieje. No ale ja bym jednak namawiał nasz rząd do patrzenia do przodu, jednak 2015 rok to było 2 lata temu. Czyli idzie burza, straszna burza. Do 2017, trochę inną rzeczywistość, trochę inne zagrożenia, trochę inne realia. A co się zmieniło w ciągu tego? A realia są też takie, że na przykład kraje mniejsze od Polski, takie jak Litwa, Łotwa, ale takie jak Austria czy Słowenia. Mimo to jest gotowa zostawić wszystko, co bliskie jest jej sercu. Chociaż może mieć około 60 lat, decyduje się wyruszyć w nieznane i rozpocząć życie najeżone niebezpieczeństwami i trudnościami, bez perspektyw na powrót. Co ją skłoniło do dokonania tak radykalnej zmiany? Dziś nie ma żadnego problemu. I czego się możemy z tego nauczyć? Jest problem, dlatego że jednak wyrusz ze swej krainy. Także widzicie Państwo, tutaj Radio Maryja, katolicy mówią o mieszkaniu. Tu dom, dom, ojczyzna, to mój dom, mieszkanie, to mój dom, cztery kąty, cztery metry, niech będzie, to mój dom. Ale Biblia do tego całkiem inaczej podchodzi. Także widzicie Państwo, nie ma dobrego wyjścia w sytuacji wojen religijno-politycznych. Swoich spraw w Europie. A co się stanie na przykład, jeżeli, nie daj Boże, coś stanie się z naszą wschodnią granicą, kiedy będziemy mieli prawdziwych uchodźców z Ukraińcy Ukrainy. Już jeżdżą do Polski. Ale to nie są uchodźcy, ale prawdziwych uchodźców z Ukrainy. Trzeba będzie ich straszna wichura. W Europie, więc mimo to ja jest gotowa zostawić wszystko, co bliskie jej sercu. Natury takiej, no, ale czysty pragmatyzm polityczny nakazywałby wzięcie udziału w mechanizmie relokacyjnym. I to czy mówi jest przedstawiciel partii, która właściwie nie jest w Parlamencie Europejskim w żaden sposób reprezentowana. Natomiast Platforma Obywatelska i owszem jest. I Grzegorz Schetyna, lider Platformy Obywatelskiej, mówi, że Platforma Obywatelska jest przeciwko przyjmowaniu uchodźców. Podbija to dwa razy, po czym mówi, że właściwie ta Platforma nie jest za tym, żeby przyjmować, ale nie jest też przeciw temu, żeby przyjmować, po czym znów wraca do narracji, że generalnie Platforma jest przeciwko uchodźcom i że generalnie nie ma dzisiaj problemu. No, tutaj Grzegorz Schetyna niestety jest mistrzem kluczenia i szczerze mówiąc trudno nam w Nowoczesnej zrozumieć stanowisko PO, a właściwie brak stanowiska PO, bo gdy stoi się na gruncie jakiejś wartości, na przykład współpracy europejskiej, i opowiada się za wartościami europejskimi, ale też za byciem w Unii Europejskiej ważnym graczem, to trudno mi w tym kontekście zrozumieć i traktować poważnie słowa Grzegorza Schetyny i takie miganie się, jeśli chodzi o jasne stanowisko w sprawie uchodźców. Powinniśmy ich przyjąć, takie stanowisko Nowoczesne. Panie ministrze, ilu członków liczy sobie Nowoczesne? To jest ponad 6 tysięcy osób w tej chwili w całym kraju. Czyli właściwie nie ma problemu, bierzecie sobie po jednym uchodźcy i problem jest... No i co, dawno jesteś? Każdy z 6 tysięcy członków Nowoczesnej. To jest fałszywy argument od rozwiązania... Ale jaka burza, jak wieje. Fałszywym, a prawdziwym był taki, żeby... No to okno zamknąć, chociaż, bo to strasznie pusz, ale jakie wiatry tu wieją, to rozpieprzy to wszystko. W sensie stricte, no. To bardziej chodziło o taki podział... Nie, bo oni tu bramy nowe robią, bramy tu zamykają, tu przestawiają, więc...
i jeszcze nie mieli kiedy, a tutaj strasznie wieje, daj spokój. Więc przerzucanie tego na to, żeby każdy z nas sobie wziął, kto chce... No mniej, ale to jest kurwa, to jest jaka, tam nie ma. Także tu jest, no powietrzu, co tu się dzieje. No, okropnie, okropnie, po prostu chcieli amerykańską pogodę, to będą mieli huragany. Odmawiając przyjmowania uchodźców, robi zarazem za mało, żeby rozmawiać z kościołem. No, Boże Ciało dopiero jest jeszcze w czwartek. Są chętne do tego, żeby o relokacji rozmawiać. Są pod taki pomysł. No. News, tak, że tu akurat to będziesz miała Boże Ciało. No dobra, no to tam pilnuj tego. Ten temat już był wałkowany, no. Radio Z już panią premier Szydło. No, a wziął te rachunki, to wszystko wziął. To dostanie jutro, pojutrze, czy kiedy, to już tam wie, co ma robić. A tam ta woda, to tam jak tam było 750, to tam płacić można cały czas. No. Także mam mniejsza z tym. Dobra, no to na razie ciała robimy. Ale wie pan, ja nie widzę sprzeczności. To jest tak na przykład, jeżeli patrzymy na Warszawę, oceny ekspertów są takie, że Warszawa dość łatwo może wyłonić nawet 100 tysięcy osób do pracy, tak? Polaków oczywiście w pierwszej kolejności, ale również osoby, które chciałyby tu przyjechać pracować fizycznie, w budownictwie, w budowlance, w handlu. Jaka pogoda, Boże! Naprawdę nie mamy rąk do pracy w Warszawie. 100 tysięcy osób. A jeżeli patrzymy na to w skali całego kraju, przy dość dobrej kondycji, także widzicie państwo, się pensjach, to naprawdę te 7 tysięcy osób dla jest państwa na rzeczy. Coś padło na mózg i koniec. Czarny kot przebieg Polakowi drogę i koniec. I koniec. On może nie przejść. Polak z racji swego przesądu, no oczywiście można to powiedzieć, nazwać ciemnotą, zabobonem, ja bym powiedział, nie przejdzie. Mniejsza skąd, czyli stanie jak kto, jak osioł, uparty jak osioł. Potem można powiedzieć, że nie czyta Pisma Świętego, wyrzuca do śmietnika święte księgi, nie wie, co to jest Biblia, co to jest Księga Mormona. To jest jak kto, jako co, jak co. Jak baran, osioł, baran i co jeszcze? No, a gdzie te różne zwierzęta, takie chlewne, co pod ręką, bo tutaj tak, ani sowy, ani jelenia, ani krowy to były na Marszałkowskiej takie, no też chlewne niby, do obory, były z papieru, z tektury na Marszałkowskiej. Liczby, co tu jeszcze u nas ciekawego? I to jest jakiś kierunek także dla Europy. No już odjeżdżają te wielkie. Zresztą to się dzieje, bo jest dużo lepsza sytuacja niż w roku 2015. Dlatego 40% więcej migrantów na Włoch tylko w miesiącu kwietniu. Ale i tak nie jest tak źle jak 2015, ale sądzę też, że rację ma Teresa May mówiąc, że powinniśmy mówić o europejskich wartościach, czyli otwartości, a zarazem odsyłać na przykład osoby, które namawiają do ekstremizmu. Paweł Rabi, Nowoczesna, był gościem Polskiego Radia 24. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Reklama. Misiu, a może byśmy kupili nowy smartfon? Ale jaki? No taki, z dużym ekranem. Aha, i co jeszcze? I jeszcze, żeby nam nawet 200 zł na akcesoria dali. Teraz w Media Expert. O, i także proszę państwa, wyrusz z tej krainy. Sara prawdopodobnie wychowywała się w Ur. Proszę państwa, w Ur. Do dziś stoją tam jedynie opustoszałe ruiny, ale w jej oczach była to dobrze prosperująca metropolia. Wodami Eufratu ciągnęły tam statki kupieckie, wypełnione cennymi dobrami z dalekich krajów. Na wąskich, krętych ulicach toczyły się tłumy, w przystaniach roiło się od łodzi, a stragany uginały się pod ciężarem rozmaitych towarów. Wyobraź sobie, jak Sara dorasta w tym tętniącym życiem mieście i poznaje wielu jego mieszkańców. Oni też ją dobrze znają, ponieważ wyróżnia się nieprzeciętną urodą. Ponadto w Ur żyje jej liczna rodzina. Sara! Piękna Sara! Sara, Sara, kom si, proszę państwa, nie chcemy żadnego biura podróży tutaj reklamować, ale
Wiadomo, że w Biblii przedstawiono Sarę jako osobę o wielkiej wierze, ale nie była to wiara w powszechnie czczonego w Ur Boga Księżyca, dla którego wzniesiono górujący nad miastem Zikurat. Sara oddawała cześć prawdziwemu Bogu Jehowie. Natchnione sprawozdanie nie podaje, jak rozwinęła tę wiarę. Jej ojciec... Leje deszcz. Jej ojciec przynajmniej przez jakiś czas wielbił innych bogów. Wiemy jednak, że Sara poślubiła starszego o 10 lat Abrahama, który później stał się znany jako ojciec wszystkich, którzy wierzą. Tworzyli silne, zgodne małżeństwo, darzyli się szacunkiem, szczerze ze sobą rozmawiali i wspólnie, proszę Państwa, rozwiązywali problemy. Ale co najważniejsze, ich związek zespalała miłość do Boga. Sara szczerze kochała swojego męża i razem osiedlili się wśród krewnych. Jednak wkrótce przeżyli rozczarowanie. Z Biblii dowiadujemy się, że Sara była niepłodna, nie miała dzieck. Rodzaju, 11 rozdział, 30 werset, czyli księga pierwsza Mojżeszowa. Już na samym początku Biblii czytamy. Była niepłodna, nie miała dziecka. W tamtym czasie, w kręgu kulturowym, taka sytuacja stanowiła szczególne wezwanie, wyzwanie. Mimo to Sara pozostała lojalna wobec Boga Jehowy. Ale ciekawe o Sarze. Sara, Sara, komsy, 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 komsa. Także proszę Państwa, czyli była lojalna. Przygarnęli oni osieroconego bratanka Lota i najwyraźniej traktowali go jak syna. Życie toczyło się dalej, aż do dnia, gdy wszystko się zmieniło. Abraham przyrodnic do Sary. Przychodź. Same przyrodnie. O Jezus. Leje deszcz. Także to nie są żarty. Burza ogromna, ale już ten deszcz się zmniejszył. Taki byle co. Abraham przychodzi do Sary podekscytowany, nie może uwierzyć w to, co się przed chwilą wydarzyło. Bóg, którego wielbił, przemówił do niego, a nawet mu się ukazał, zapewne za pośrednictwem anioła. Wyobraźmy sobie, jak Sara zapartym tchem przypatruje się mężowi i pyta, co mówił. Proszę, powiedz mi. Abraham najpierw siada, żeby zebrać myśli i potem przekazuje żonie słowa Jehowy. Odejdź ze swej ziemi i od swoich krewnych, a wejdź do ziemi, którą ci pokażę. Czyli państwa zobaczą. Uciekinierz. Gdy emocje opadają, oboje zaczynają zastanawiać się nad zadaniem wyznaczonym przez Jehowę. Mają zrezygnować z wygód i prowadzić wędrowny tryb życia. Czyli dla takich katolików taki wędrowny, cygański tryb życia, no to gardzą tym. Grad pada, śnieg jakiś. Mają zrezygnować z wygód i prowadzić wędrowny tryb życia. Jak zareaguje Sara? Abraham z pewnością uważnie się jej przygląda. Czy chętnie poprze ona męża w dokonaniu tak gruntownej zmiany? To i Państwo zobaczą. Wspaniała to historia. Wspaniała. Ile tu wiedzy ciekawej. No. Wiadomo, że to
Ludzie chowają się w domu, bo Radio Maria mówi: mój dom to jest najważniejsze, mój dom to jest mój srom. I tak, wiecie Państwo, że to moja głowa, że to moje ciało, że to jestem ja, ten mój dom, i że nie można opuścić, jest największy skarb, najcenniejszy. A tutaj jest jakoś tak, no, po Jahwe, po Bogu, po Jehowie, Bogu, należałoby się tego spodziewać, że u Boga jest wszystko możliwe, ale taki katolik to nie może sobie zaakceptować, no bo Kościół katolicki uczy inaczej, prawda? Nie uczy gościnności przyjmować ludzi, a że tam Żydów w czasie wojny chowali, to będą się chwalić teraz, no, no bo muszą. To też jest, proszę Państwa, polityka. Zapewne nigdy nie znaleźlibyśmy się w takiej sytuacji jak Sara, bo to raz na milion, tak? Może pomyślisz, Bóg nie poprosił mnie ani mojego współmałżonka o coś takiego, prawda? Ale czy tak naprawdę wszyscy stajemy przed podobnym wyborem? Żyjemy w konsumpcyjnym społeczeństwie, które wywiera na nas presję, żeby na pierwszym miejscu stawiać wygodę, dobra materialne i poczucie bezpieczeństwa. Jednak Biblia zachęca do czegoś innego, do zabiegania o sprawy duchowe, przedkładania służby dla Boga ponad własną pomyślność. Mateusza 6,33. Biorąc pod uwagę postawę Sary, warto się zastanowić, jakiego wyboru dokonam w swoim życiu. Cisza zapadła i grzmot. Wyszli z ziemi Chaldejczyków. Także Państwo zobaczą, to co Biblia mówi, to nie są jakieś takie bajki oderwane od ludzi, od ziemi. Powędrowali do Egiptu. No. Ale to ciekawe, Boż. Strasznie ciekawe. A my skupiamy się na trzech krajach Unii Europejskiej, na Polsce, Węgrzech i na Czechach, bo to właśnie te trzy państwa mogły być ukarane przez Komisję Europejską. Komisja poinformowała, że pojutrze ogłosi swoją decyzję w sprawie postępowań wobec unijnych krajów, które odmawiają przyjęcia uchodźców w ramach przymusowego programu relokacji do krajów Wspólnoty Europejskiej. A my łączymy się z korespondentką Polskiego Radia w Brukseli. Jest z nami Beata Płomecka. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Czyli potwierdzasz informacje, które podała też agencja Reutera, mówiąca o tym, że jest już wstępna przynajmniej lista krajów, które mogą być objęte tego typu procedurą? Jest lista krajów, ale jeszcze nie jest zatwierdzona. Czekamy na rozpoczęcie spotkania szefów gabinetów unijnych komisarzy i oni ostatecznie te listy rzeczywiście zatwierdzą. A to spotkanie będzie kiedy? Rozpoczyna się późnym popołudniem, nie wiem dokładnie, która będzie godzina, natomiast koło godziny 19:20 coś powinniśmy już wiedzieć, chyba że zdecydują wcześniej. Natomiast no, teraz też są nowe informacje o stanowisku szefa Komisji Europejskiej, Jean-Claude Junckera. Jeszcze do niedawna, choć sygnalizował w tamtym tygodniu, że kraje, które nie przyjmują uchodźców, muszą się liczyć z tym, że będą jakieś konsekwencje, on jeszcze do niedawna wstrzemięźliwie wypowiadał się na temat możliwych postępowań przeciwko tym państwom. Z różnych względów, bo to jest skomplikowana sprawa i politycznie, i prawnie, ponieważ pamiętajmy, że ta decyzja z września 2015 roku o przyjęciu 160 tysięcy osób dotyczy wszystkich krajów członkowskich. Na dzisiaj, jeszcze wczoraj, żaden kraj nie wywiązał się w pełni z tego programu, czyli nie przyjął tych rozpisanych, przymusowych
limitów uchodźców. Dzisiaj dowiedziałam się nieoficjalnie, że tylko Malta i Finlandia wypełniają te wszystkie zobowiązania, zatem pozostałe kraje nie. Więc skomplikowane jest rozpoczynanie postępowania przeciwko kilku krajom członkowskim, podczas gdy prawie wszystkie tych postępowań, tych zobowiązań nie wypełniają. Więc jeszcze do niedawna szef Komisji Europejskiej się wahał, ale teraz jest już informacja z 13 piętra z Komisji Europejskiej, że jest jak najbardziej za, żeby tę procedurę rozpocząć. Sprawa jeszcze jest skomplikowana prawnie, ponieważ w Trybunale Unijnym, w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu jest przecież zaskarżona decyzja właśnie ta decyzja z września 2015 roku. Słowacja i Węgry wniosły skargę do Trybunału Sprawiedliwości. Jesteśmy już po pierwszej rozprawie, która odbyła się w ubiegłym miesiącu i Słowacja i Węgry uznały, że ta decyzja z września 2015 roku została uzgodniona, czy też to prawo zostało przyjęte z pogwałceniem unijnych przepisów, to znaczy to było nieskonsultowane, nie zapytano wszystkich o zdanie, między innymi Parlament Europejski nie mógł się w tej sprawie wypowiedzieć i choć Parlament Europejski akurat w tej sprawie zawsze się zgadzał, że uchodźców należy przyjmować, nie tak Chaldejczyków. Podczas przygotowań do podróży Sara musi zdecydować, co zapakuje, nie zabierze rzeczy zbyt dużych i wygodnych, by załadować je na osły i wielbłądy, ani niepraktycznych dla ludzi wiodących wędrowne życie. Bez wątpienia wiele przedmiotów trzeba będzie sprzedać albo rozdać. Przyjdzie też zrezygnować z miejskich wygód, między innymi łatwego dostępu do targowisk obfitujących w zboże, mięso, owoce, ubrania i inne niezbędne rzeczy oraz towary luksusowe. Być może jeszcze trudniejsze dla Sary jest pozostawienie tego samego domu, jeśli przypominał on budynki, które archeolodzy odkryli w UR. Opuszczanie go kosztowało Sarę wiele wyrzeczeń. Uchodźców przyjmować nie będą. Czyli jeszcze na tej liście, jeszcze chcę tylko dodać, że na tej liście była Austria, ponieważ też nie. Niektóre domy składały się z kilkunastu pokojów i były wyposażone w instalację wodno-kanalizacyjną. Nawet stosunkowo skromne budynki miały solidny dach i ściany oraz drzwi zamykane na rygiel. Czy namiot mógł zapewnić podobną ochronę przed złodziejami, albo lwami, lampartami, niedźwiedziami i wilkami drapieżnymi, które w tamtych czasach powszechnie występowały w krajach biblijnych? A co z rodziną? Z kim Sara musi się rozstać? Spełnienie słowa Bożego polecenia, spełnienie Bożego polecenia, by odejść ze swej ziemi i od swoich krewnych. Także Państwo zobaczą. Coś podobne do tego, co Jezus powiedział. Jeżeli dla Jezusa nie znienawidzisz ojca i matki, nie jesteś godzien Jezusa Chrystusa, Jehowy Boga i prawdy. Mogą pomagać uchodźcom w obozach. Czyli widzicie Państwo, a co z rodziną? Z kim Sara musi się rozstać? Spełnienie Bożego polecenia, by odejść ze swej ziemi i od swoich krewnych, na pewno stanowi dla niej nie lada wyzwanie. Jako ciepła i kochająca osoba Sara jest blisko związana z braćmi i siostrami oraz ich dziećmi. Dziećmi ze swoimi ciotkami, wujami, a przecież może ich już więcej nie zobaczyć. Mimo to dzień po dniu dzielnie przygotowuje się do podróży. Czyli Państwo zobaczą, co to znaczy ta rodzina. Jak ten Kościół katolicki, jak to Radio Maryja mówi o rodzinie. Czymże w tym świetle spełniania wymagań Bożych, poleceń Bożych jest rodzina? A no właśnie, a no widzisz. Sara nie zważa na przeszkody i w oznaczonym dniu jest spakowana, gotowa do drogi. W wyprawie ma wziąć udział również głowa rodu, Terrach, chociaż liczy sobie już 200 lat. Sarze dochodzą więc obowiązki związane z opieką nad sędziwym ojcem. Do nakazu Jehowy zastosował się też Lot i razem z nimi wyszedł z ziemi Chaldejczyków. Karawana wyrusza wzdłuż Eufratu w kierunku północno-zachodnim i dociera do oddalonego o jakieś 1000 kilometrów Haranu. Tam zatrzymuje się na dłużej.
głosowanie Haran. W Trybunale Sprawiedliwości Haran. Nie ma wyników. Terach przypuszczalnie podupada na zdrowiu i nie jest już w stanie podróżować. W wieku 205 lat umiera. Wtedy Jehowa znowu przemawia do Abrahama i nakazuje, by opuścił tę ziemię i poszedł do krainy, którą mu wskaże. Jednak tym razem Bóg składa pewną poruszającą obietnicę. Uczynił z ciebie wielki naród. W dniu wymarszu z Haranu Abraham ma 75 lat, Sara 65 lat. I nadal są bezdzietni. Proszę Państwa, jak więc Abraham miałby się stać ojcem całego narodu? Czy weźmie sobie kolejną żonę? Sara mogła się tym martwić, ponieważ w tamtych czasach poligamia była powszechna. Wędrowcy opuszczają Haran i ruszają dalej. Kto jeszcze im towarzyszy? Biblijna relacja podaje, że rodzina Abrahama zabiera ze sobą zgromadzony dobytek oraz służbę, którą nabyli w Haranie. Że Państwo zobaczą, jakie to jest interesujące. Państwo zobaczą, jakie to jest ciekawe. Abraham i Sara na pewno opowiadają o swojej wierze wszystkim, którzy chcą słuchać. Starożytne żydowskie opracowania wskazują, że w wersecie tym jest mowa o prozelitach, czyli osobach, które przyłączyły się do Abrahama i Sary w wielbieniu Jehowy. Bez wątpienia dzięki głębokiej wierze Sara z przekonaniem mówiła drugim o swoim Bogu i żywionej nadziei. Warto rozmyślać nad jej przykładem, ponieważ żyjemy w czasach, w których wiara i nadzieja są towarem deficytowym. Czy ty możesz się dzielić z innymi? Czego dowiadujesz się z Biblii? Czy i ty możesz się dzielić? Czy i ty możesz się dzielić? Możesz? Kukiz 15, Pawłem Kukizem, a także z kierownictwem tego klubu parlamentarnego i referendum konsultacyjne w sprawie przyszłej konstytucji, która, jak mówi prezydent, wymaga zmiany i powinna być zupełnie nowa. Z tego, co wiemy po wypowiedzi Pawła Kukiza po tym spotkaniu, to padło kilka interesujących propozycji, które spotkały się z zainteresowaniem samego prezydenta. Chodzi m.in. o jedno pytanie referendalne, czy Polacy chcą w ogóle nowej konstytucji, czy też nie. Ewentualnie propozycja głosowania nie w ciągu jednego dnia, ale dwóch. Ale też PiS mówił po spotkaniu, że chociaż tutaj trzymał się tego, aby w wypadku referendum konsultacyjnego odbyło się bardzo wiele spotkań z organizacjami obywatelskimi, zarówno z prawej, jak i z lewej strony. To na pewno było pierwsze spotkanie, ale nie ostatnie spotkanie w tej sprawie. Podkreślał to pan marszałek Tyszka, pan przewodniczący Kukiz, że struktury ruchu Kukiz 15 są zainteresowane... Wędrowali do Egiptu. Po przekroczeniu Eufratu, prawdopodobnie 14 Nisan 1943 roku przed naszą erą, Abraham i Sara zmierzają na południe, do obiecanej im przez Boga ziemi. Spróbuj sobie wyobrazić, jak Sara rozgląda się wokoło, urzeczona pięknem, różnorodnością i łagodnym klimatem tej krainy. W pobliżu Szechem, niedaleko wielkich drzew, more, Jehowa ponownie ukazuje się Abrahamowi i mówi: potomstwu twemu dam tę ziemię. Potomstwo, jakże szczególne znaczenie ma to słowo dla Abrahama. Zapewne przypomina mu zapowiedź Jehowy z ogrodu Eden, że w przyszłości pewne potomstwo zniszczy szatana. Może to przez niego. Abraham wie już, że dzięki narodowi, który będzie się od niego wywodził, przez całą ludzkością otworzą się widoki na liczne błogosławieństwa. Także pozdrawiajmy siebie wzajemnie. Ale rodzina. Rodzina ta nie jest cudownie chroniona przed trudnościami. Ziemię Kanaan nawiedzą klęska głodu i Abraham podejmie decyzję, że uda się z nimi na południe w stronę do Egiptu. Przeczuwa jednak, że w tym kraju grozi im pewne niebezpieczeństwo. Właśnie między innymi o tej potrzebie bardzo
solidnej, szeroko zakrojonej współpracy z prezydentem, a także z wszystkich organizacji obywatelskich. Mówi więc do Sary, proszę cię, Saro, proszę cię, Saro. Dobrze wiem, że jesteś kobietą o pięknym wyglądzie. Z pewnością więc Egipcjanie zobaczą cię i powiedzą, to jego żona i na pewno mnie zabiją, a ciebie zachowają przy życiu. Mów proszę, iż jesteś moją siostrą, żeby mi się dobrze wiodło z tego powodu. I dzięki tobie żyć będzie moja dusza. Dlaczego Abraham zwraca się z tak nietypową prośbą? Abraham nie jest kłamcą ani tchórzem, co zarzucają mu niektórzy krytycy biblijni. W rzeczywistości Sara to jego przyrodnia siostra, a ostrożność Abrahama jest w pełni uzasadniona. Oboje zdają sobie sprawę, że nie ma nic ważniejszego niż Boże zamierzenie, bo poprzez Abrahama pojawił się naród oraz szczególne potomstwo. Także jakie to ciekawe. Przyszłego referendum i przyszłego kształtu zupełnie nowej konstytucji. Zmiany teraz w kancelarii prezydenta już oficjalne. Halina Szymańska, dotychczasowa wiceprezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, i że to nie kłamca. Zastąpiła na tym stanowisku Małgorzatę Sadurską, która ubiega się o fotel w zarządzie PZU. Prezydent powołał także nowych pełnomocników, a szczegóły zna Marcin Mielnicki. Prezydent, wręczając nominację, dziękował za przyjęcie tak ważnej funkcji nie tylko dla prezydenta Polski, lecz także dla całej Rzeczypospolitej. Także, proszę Państwa, Abraham wykazuje więc się rozwagą, Sara pokornie z nim współpracuje. Szybko okazuje się, że obawy Abrahama były słuszne. Egipscy książęta zauważają nadzwyczajną urodę Sary, cechę wyjątkową u kobiety w jej wieku. Donoszą o tym faraonowi, a on nakazuje sprowadzić ją do siebie. Pomyśl, jaki ból odczuwa Abraham i co musi przeżywać Sara. Wygląda jednak na to, że nie jest tam traktowana jak jeniec, lecz jako gość honorowy. Być może faraon chce jej zaimponować bogactwem, a potem negocjować z jej bratem warunki, na jakich pojmie ją za żonę. Wyobraźmy sobie, jak Sara wpatruje się w egipski krajobraz z balkonu lub okna pałacu. Co czuje, mieszkając znowu w prawdziwym domu ze ścianami i dachem oraz korzystając z wybornych potraw. Czyli Radio Maryja mówi: mój dom cenię go nad wszystko. Mój dom to jest najważniejsze. Mieć i wyżyć, aby trochę być. Także Państwo zobaczą. Tak, katolicy, tak Radio Maryja, podchodzą do domu, że nade wszystko bogactwo, docent, doktor habilitowany, tytuły, sława i ważność, żeby cenić człowieka, żeby mógł cenić. Także coś okropnego, proszę Państwa. Oraz pełnomocnika do spraw obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości, ściany, który został podsekretarz stanu w kancelarii prezydenta Wojciech Z jakiego prawdopodobnie nie zaznała nawet ur. Szatan niewątpliwie byłby zadowolony, gdyby Sara porzuciła Abrahama i poślubiła faraona. Ale ona tak nie postąpiła. Pozostała lojalna wobec męża oraz swojego Boga. Gdyby tylko w dzisiejszym neuralnym świecie wszyscy małżonkowie przejawiali taką postawę, czy w kontaktach z bliskimi, przyjaciółmi, naśladujesz lojalność Sary. I znowu tutaj o sytuacji w Kościele katolickim, jakie owoce on przynosi. Ludzie przed ślubem mają seks, zdradzają siebie wzajemnie, nie cenią małżeństwa. Czyli pomimo, że mówią: mój dom, cenię go za wszystko. I że rodzina, i rodzina, i papież, i rodzina. A jest odwrotnie, proszę Państwa. Jest po żydowsku, bowiem tu wspomniałam o mafiach watykańsko-żydowskich. I odwrotnie. Jehowa podejmuje działania, żeby ochronić tę wspaniałą kobietę. Zsyła plagi na faraona i jego domowników. Gdy faraon w jakiś sposób dowiaduje się, że Sara jest żoną Abrahama,
odsyła ją z powrotem i nalega, by cała rodzina opuściła Egipt. Jakże szczęśliwy jest Abraham, że odzyskał ukochaną żonę. Przypomnijmy sobie jego życzliwe słowa. Dobrze wiem, że jesteś kobietą o pięknym wyglądzie. Jednak znacznie bardziej cenił u Sary inny rodzaj piękna. Czyli widzicie Państwo, na nic tutaj są szaty faryzejskie. Piękno szat faryzejskich. Piękno zewnętrzne. Jezus pięknie powiedział o grobach pobielanych, w których pełno jest trupich kości. Także na zewnątrz proszę się nie ozłacać. Na zewnątrz niech to, co robicie na zewnątrz, niech to dla was nie będzie najważniejsze. Albo udajesz na zewnątrz sprawiedliwego, albo krzyczysz, albo wrzeszczysz jak Zbynia. To co? Bądź człowiekiem, a nie gadem. Jakże szczęśliwy jest Abraham, że odzyskał ukochaną żonę. Przypomnijmy sobie jego życzliwe słowa. Dobrze wiem, że jesteś kobietą o pięknym wyglądzie. Także widzicie Państwo, miała powodzenie, ale rzeczywiście zasady Boże. Piękna osobowość. I to się właśnie liczy u Jehowy. Piękny obraz osobowości. Piękna osobowość, piękna. Grubasek już idzie. Dobrze wiem, że jesteś kobietą o pięknym wyglądzie, jednak znacznie bardziej cenił u Sary inny rodzaj piękna, o wiele głębszego niż po prostu wygląd zewnętrzny. Miała ona piękną osobowość, a właśnie to liczy się u Jehowy. Taką osobowość może rozwijać każdy z nas teraz w XXI wieku. Także już. A co jeśli to ty teraz wygrasz? To jaka diagnoza? Ból nóg, obrzęki? Mój Boże, to cenię ponad wszystko. Także Radio Maria tak śpiewa, że mój dom. Taką osobowość może rozwijać każdy z nas, jeżeli stawiamy sprawy duchowe na pierwszy miejsce. Czyli zobacz, jakie ciekawe to było, bo jakie ciekawe, jakie pasjonujące, jakie interesujące. Wcześniej nie zastanawiałem się nad zmianą, jednak farmaceuta przekonał mnie, żebym zamiast starego blokera potu kupił superskuteczny medispirant. Wystarczy stosować go raz w tygodniu. Mój dom, a przy tym nie podrażniam go na alkoholu. A najlepsze jest to, że medispirant ma naprawdę dużą pojemność. Wystarcza na cały sezon i kosztuje mniej niż mógłbym się tego spodziewać. Medispirant nie ma sobie równych. Z czystym sumieniem polecam go tobie. Medispirant bez potu na dobre. Wypróbuj również medispirant żel pod prysznic. Dostępny w aptekach. Ważniejszy jest niż strom. Autopromocja. Witam Państwa, ja się nazywam Tadeusz Dłużański, program Historia na Dziś, a moim gościem będzie dr Patryk Pleskot z Instytutu Pamięci Narodowej. Porozmawiamy o bohaterskiej sanitariuszce Jadwigińskiej Brygady AK, Danucie, siedzi głównej Nice. Zapraszam dziś w godzinie 20:35. Tak. Autopromocja. Mój dom. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Zbliża się godzina 17. Czas na informacje dnia. Posłowie ruchu Kukiz 15 deklarują współpracę z prezydentem w sprawie referendum konstytucyjnego. Za nami pierwsze posiedzenie Komisji Weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji w Warszawie. Wszyscy członkowie komisji podeszli bardzo poważnie do swojej pracy. Niemcy od dzisiaj przywracają kontrolę na swoich granicach, także na granicy z Polską. Katarzyna Oklińska, zapraszam. Posłowie ruchu Kukiz 15 zadeklarowali współpracę z prezydentem w sprawie referendum konstytucyjnego. Poinformował o tym po spotkaniu Andrzeja Dudy z posłami pełnomocnik prezydenta do spraw referendum Paweł Mucha. Jak powiedział pełnomocnik, przedstawiciele ruchu Kukiz 15 podziękowali prezydentowi za inicjatywę rozpisania referendum dotyczącego projektu nowej konstytucji. Uczestnicy spotkania zgodzili się, że powinna mieć ona charakter obywatelski.